Bez uroczystej oprawy, orkiestry, ale w górniczych mundurach i ze sztandarem. Garstka górników Skaczyc i okolic spotkała się 4 grudnia w Barbórkę przy pomniku upamiętniającym kopalnię węgla kamiennego Morcinek w Kaczycach. Bardzo się cieszymy, że mamy takie miejsce, gdzie możemy przypomnieć sobie i uczcić tych kolegów, którzy zginęli tutaj na kopalni. Mamy to miejsce, ale też jest to taka nasza pamiątka, takie miejsce upamiętniające, że ta kopalnia tutaj istniała. Ponieważ uważamy, że ta pamięć międzypokoleniowa jest bardzo krótka i młode pokolenia szybko by zapomniały, co tu się działo i co tu było. Myślę, że tym miejscem, tym pomnikiem będziemy przypominać na długie czasy istnienie tej naszej kopalni. Stojąc przed pomnikiem w Kaczycach, nie sposób było nie wspomnieć o historii kopalni Morcinek. O kopalni, która zbyt szybko przeszła do historii. Szkoda tej kopalni, bo mogła dalej egzystować, można było to utrzymywać, no ale niestety ówczesne władze podjęły taką, a nie inną decyzję. No trudno, stało się tak, nie inaczej. Pamiętamy o tych kolegach, nasi wspólni koledzy, którzy żeśmy pracowali od samego początku. No niestety, im się troszeczkę czas skrócił, pominęło się, no życzę im górniczego szczęść Boże i niech im ziemia lekką będzie. W dzień zamknięcia kopalni Jerzy Hausner powiedział w ten sposób: uważamy, że dzień dzisiejszy jest słuszny, że zamykamy tą kopalnię. Dzień dzisiejszy. Nie mógłby być słuszny, bo kopalnia nie buduje się na 12 lat. Kopalnia się buduje na 150 lat i 200. Są stare kopalnie tak po prostu i jadą do tej pory i wydobywają węgiel. Morcinek to była taka najmłodsza kopalnia zamknięta i ostatnie dziecko, jak się to mówi, PRL-u. No dzisiaj by istniała, to by całkiem inaczej to by było. Taki zasobak węgla, jakie tu są przede wszystkim, nie? I jeden z największych rodzajów węgla, jakie tu może być. I najlepszy również. W kopalni Morcinek pracowało wielu górników z regionu, którzy dziś z sentymentem wspominali to miejsce. Pracowałem na kilku kopalniach, ale tutaj najlepsza była atmosfera. Załoga nie była skłócona, było wszystko w porządku, chociaż warunki były bardzo ciężkie. Kopalnia ogólnie liczyła 3400 osób zatrudnionych. Te osoby zostały przeniesione na inne kopalnie jastrzębskie. Część przejęła tak zwany pakiet górniczy, odeszli na pakiet górniczy, przeszli na Darku, gdzieś na inne kopalnie na zagranicę, przeszli do Czechosłowacji, część na emerytury przeszło. Pomnik w Kaczycach został odsłonięty w zeszłym roku, ale za rok miejsce to będzie wyglądało trochę inaczej. Chcemy tutaj jeszcze taką tablicę informacyjną, historyczną postawić, żeby było bardziej jasne, o co tutaj chodzi, bo nie wszyscy, może to wszyscy wiedzą. No i jakąś tam ławeczkę zakrzywienia zrobić, żeby to miejsce miało takie bardziej urokliwe było dla oka i dla odpoczywających, bo widzę, że dużo ludzi tutaj przyjeżdża na rowerach, no i po prostu odpoczywają tu i patrzą, co to jest, nie? W tym roku skromniej, ale górnicy pamiętają. Pamiętają zwłaszcza o tych, którzy odeszli na wieczną szychtę. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.